Podlaskiej kontynuujemy tradycje sięgające jeszcze czasów radziwiłłowskich. Tak mieszczanie na jarmarkach wspólnie świętowali czas przedświąteczny. Bogactwem naszego dzisiejszego spotkania jest fakt, że przybyło prawie 60 wystawców z 4 województw, nie tylko lubelskiego, ale także podlaskiego, mazowieckiego i małopolskiego oraz goście z Litwy. To pewien historyczny wyróżnik. Założenie zamkowo-parkowe w Radziwiłłów zostało utworzone przez litewski ród radziwiłłowski w XVII wieku, gdy nasz kraj był Rzeczą Pospolitą obojga narodów. I te piękne tradycje dzisiaj przywracamy, choć chodzi przede wszystkim o jedno, by się spotkać, by móc na stoły świąteczne zabrać z jarmarku regionalne wyroby rękodzieła ludowego i by spędzić razem czas, by podziwiać prezentacje litewskich instytucji kultury, a mamy niesamowicie utalentowaną młodzież i wyjątkowo zdolnych animatorów, instruktorów, którzy potrafią ją pięknie przygotować. Jarmark jest także, a może przede wszystkim, okazją do tego, by tak wielu z nas spotkało się i życzyło sobie nawzajem zdrowych, rodzinnych, spokojnych, ciepłych, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Od 30 lat z groty betlejemskiej, tam gdzie urodził się Jezus, pali się wieczne światło. I to stamtąd skauci to światło biorą do swoich lampionów i w sztafecie przekazując sobie nieustannie od 30 lat bez względu na warunki polityczne, to światło dociera do nas, do Polski. Na ręce pana prezydenta, razem z harcerzami chówca ZHP Biała Podlaska, chcielibyśmy przekazać betlejemskie światło pokoju, które w tym roku przyjechało do nas pod hasłem Światła Nadziei. I oby ta nadzieja nam wszystkim przyświecała. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj życzymy wam szczęśliwych świąt, które zsyła nam Pan. Niechaj zagości w nas promień miłości najjaśniejszy z gwiazd. Okres przedświąteczny, te święta bardzo już blisko, no to wypada i trochę pokolędować. Chrystusie Jezusku, Jezusku, zdrowość.